Jak coś źle powiem, no się krępuje się, po prostu się krępuje, kurczę. Jak coś powiem źle. Żeby na przykład nie podkreślić tego, że coś tam jest źle. No dobra, może coś z tego wyjdzie jakiegoś tak fajnie, ale... Bo to, co się jawi, co prawdą jest dane, by poznać, powrócić do tego, co znane. Z pozoru jedynie, nie w rzeczy jej samych, intencji, zgoda, istocie oddanej. Noeza, Noema, odpowiedź na to, co fałszem zakłóca dotarcie do sedna. Stąd twa niewiedza, teoria niejedna, co znana za priori założeń logicznych. Poznana za teorii założeń logicznych, dedukcji bez klucza wyłożeń taktycznych, lekcja prawdziwa, zarazem fałszywa, umysłuj serca, ocet nie zdobywa, odbytu do bytu człowieka o sobie, by myślał w duchu i sercu i powie wolności, moralność, pozornie tu strzeże, hierarchii, wartości. Ja jestem Kasia, bardzo mi miło was poznać. Mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas, ja jestem Magda. Chcielibyśmy was tak o coś zapytać, żebyście nam opowiedzieli troszeczkę o swojej działalności tutaj w teatrze. A moja przygoda zaczęła się właśnie 8 lat temu, to było w grudniu 2004 roku. I grałam we wszystkich spektaklach tutaj wystawianych na scenie. Ja nazywam się Ala. Swojego wieku nie podam, bo to moja tajemnica. W teatrze jestem od 6 lat. I kiedy pani reżyser Renata Jasińska zaproponowała mi, żebym pokazała, co umiem, no i pokazałam, no i powiedziała, że mam talent do aktorstwa. Moja historia związana z graniem na scenie zaczęła się od dziadów. I do tej pory przetrwała. Co państwo czują, kiedy wychodzą państwo na scenę i wszyscy na państwa patrzą? Czy to jest jakaś taka trema? Ja nie mam tremy. Nie. Nie, ja chodzę na scenę tam to, ale później dobrze idzie, dobrze idzie. Ja tremy nie mam, bo jest mój pierwszy raz na scenie, którego ja gram. I ja tremy nie mam, bo się nie wstydzę, bo nie ma czego się wstydzić. Tylko trzeba się uczyć, skupić się. I trzeba wszystko wiedzieć na pamięć. Pani dyrektor, ma swoje uwagi jako to reżyser. Ćwiczymy bardzo długo daną scenę. To, co nam reżyser da, to my mamy to zrobić. Musimy się skupiać przed teatrem, skupiać, żeby to wyszło. Jak ktoś gra, to nie ma zmiłuj się, bo trzeba dalej grać. I czy mamy dużo tekstu, czy mamy mało tekstu, to nie ma znaczenia. Musimy się uczyć tekstów. Czy łatwo pogodzić życie codzienne, takie sprawy codzienne, z grą w teatrze? Ja się staram oddzielać życie prywatne od zawodowego, bo nie można wszystkiego mieszać naraz. No jest nam trudno właśnie pogodzić się z życiem prywatnym, a życiem w teatrze, ale staramy się wziąć w garść i pracować. Wyjeżdżaliście gdzieś poza Wrocław, żeby wystawiać swoje spektakle, czy to tutaj? Byliśmy na festiwalu szekspirowskim i to było naprawdę niesamowite wydarzenie. Byliśmy w Gdańsku z Macbethem, no tam, i w tym roku ze Stanowczoletni też jedziemy. Granie pokazuje w nas nasze prawdziwe emocje, to jest coś niesamowitego, to jest wielkie przeżycie. Jaki spektakl wywołał u państwa takie największe emocje, z jakim się najbardziej państwo zżyli i będziecie państwo pamiętać? Świątynia Niepokalanego Żydowskie. Ballon Honkinga. Sen Macbeth dziady. I co, Edyta Sztajn, Pośpiechu do nieba. Ucisz serce, świątynia. I są inne spektakle jak Ucisz serce i Ballon Honkinga. Jak wygląda dzień takiego aktora? Przychodzimy do teatru na daną godzinę. Musimy się godzinę przed spektaklem skupić. Żadnego gadania przed spektaklem. Jest właściwie ciężko, bo wszyscy rozmawiają. A jakie macie przeżycia po spektaklu, jeżeli widzicie, jak ludzie naprawdę reagują na to, jakie emocje pokazujecie?
Jak się spektakl uda, to bardzo się wszyscy cieszymy. Jak ktoś adeptów, ktoś aktorów tak zagra tak dokładnie, to wszyscy są zadowoleni, również szefowa jest zadowolona. A czasami jest wybuchowa, jak każdy z nas. A czym się jeszcze Państwo zajmują oprócz teatru? Jakieś hobby, jakieś zainteresowanie? Ja lubię też rysować obrazy, takie lubię rysować podróżnicze i takie różne maluję też. Muzyka, sport i również filmy i aktorstwo. Interesuję się śpiewaniem, tańcem. Interesuję się malarstwem, dekorowaniem wnętrz. Moje interesowania to oczywiście sport, programy historyczne, też bardzo lubię. Książki kryminalne. Moim marzeniem jest zaśpiewać na scenie piosenki, żeby być po prostu w przyszłości piosenkarką. Kryminalne książki. Zresztą to też interesuję się fotografią cyfrową. Byłam studentką jeszcze szkoły teatralnej, to oglądałam teatr tutaj we Wrocławiu, który przyjechał z Francji i tam byli różni aktorzy. Daj mi chociaż trochę miłości, jeszcze się spotkamy. Różnych ludzi, różnych pod względem charakteru i budowy ciała, i umysłu, że ta różnorodność ludzka jest tak interesująca w teatrze. Niepełnosprawni byli, pełnosprawni. To było na tak niesamowicie wysokim poziomie, że ta różnorodność ludzka jest tak interesująca. Kocham, traktuj mnie choć jak co! Pili! Otrącaj, zaniedbuj, samą zostawiaj niegodną. Chcę jednej łaski iść krok, krok za tobą. Oni mnie niesamowicie inspirują, oni są niezwykli. Oni mają to dziecko w sobie, które dorosły człowiek wyrzuca, zapomina. Dorosły człowiek nie ma maski. Artyści no, nie powinni mieć masek. Złodziejką miłości, a więc pod osłoną nocy ukradłaś serce mojemu. Ratujcie mnie, czuję, że puk mnie atakuje. Co się stało? Artyści to są dzieci przecież. No. Jakbyście tutaj weszli do nas, to byście się zdziwili. Po prostu każdy aktor to jest dziecko. I to jest w takim dobrym myśleniu dziecko. Bo to jest właśnie najpiękniejsze. Dziecko, które jest otwarte, które jest spontaniczne, niezwykłe. Jestem inna, ale żyję i jestem człowiekiem jak inni. Jestem taka jak wy. Rozmawiam, dyskutuję, podejmuję decyzje. Jak każdy, ale niekiedy nagle to mi przychodzi. Zaczynam sobie wyobrażać zdarzenia z moich własnych doświadczeń. Program eksterminacji ludzi, upośledzonych umysłowo, zwany akcja eutanazja lub T4, wprowadzony w latach 40. na 2 lata przed ostatecznym rozwiązaniem. Pacjenci byli przyjmowani w placówce przez rządowe pielęgniarki, które rejestrowały ich i rozbierały. Lekarze badali ich i odprowadzali do zamkniętej komory. Potem jeden pracownik otwierał gaz. Inni sprzątali po wszystkim. Policjant wypisywał świadectwo zgonu. Każda z tych osób, przesłuchiwana po wojnie, dziwiła się? Dziwiła się? Thank you.
Ja, dla mnie niepełnosprawność teraz to jest... niepełnosprawny musi mieć wielką odwagę, czyli jedyne, co mi przychodzi teraz do głowy, to jest to, że niepełnosprawność mi towarzyszy właśnie z odwagą. No i myślę właśnie, że cieszę się, że w ogóle takie spotkanie zostało zaaranżowane. I to jest moja taka nauczka na przyszłość. I widzę, że właśnie, że pozory mylą. Bo to, co się jawi, co prawdą jest dane, by poznać, powrócić do tego, co znane. Z pozoru jedynie, nie w rzeczy jej samych. Idec, istota, istocie oddanej. Noeza, noema, odpowiedź na to, co fałszem zakłóca dotarcie do sedna. Stąd twa niewiedza, teoria niejedna, co znana za priori założeń logicznych. Co znana za teorii założeń logicznych, redukcji bez klucza wyłożeń takich, że percepcja prawdziwa zarazem fałszywa umysłu i serca pocet nie zdobywa odbytu, bo bytu człowieka o sobie by myślał w duchu i sercu i powie wolność i moralność pozornie tu strzeże w hierarchii wartości czy nie.